Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o moich dwóch porodach. Te dwa porody były zupełnie różne. Pierwszy poród, który odbył się około 6,5 roku temu, był wywoływany, ale był naturalny. Mój drugi poród odbył się zaledwie 5 tygodni temu. Miał on być również wywoływany, ale przez to, że moja córeczka była w nieodpowiedniej pozycji, zakończyło się to cesarskim cięciem. Na szczęście, tak jak podobnie w pierwszym porodzie, wszystko zakończyło się dobrze dla mnie i dla córeczki. Tak, zacznę może od początku. Moja pierwsza ciąża, cały przebieg był nie tak pomyślny, jakbym chciała, tak jak było to w drugiej ciąży, ponieważ od samego początku byłam bardzo zestresowana, ponieważ co miesiąc, kiedy powinnam mieć okres, miałam takie lekkie krwawienia i za każdym razem chodziłam do lekarza i robili mi skan, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku z dziecią. I było do samego końca, więc te krwawienia były po prostu, mój organizm myślał, że powinien być okres. Bo w połowie ciąży okazało się, że mam cukrzycę, więc musiałam to kontrolować dietą. Miałam taki specjalny aparat i igiełki, gdzie musiałam codziennie sprawdzać mój poziom cukru. Robiłam to chyba 3 czy 4 razy po śniadaniu, po obiedzie, chyba jeszcze w środku, gdzieś po południu i wieczorem. Więc to musiałam robić aż do samego końca ciąży. I pod koniec ciąży, kiedy musiałam, a przez cukrzycę jeszcze musiałam chodzić do szpitala, żeby robić KTG dla dzidziusia, żeby sprawdzić, że wszystko jest w porządku. Pewnego dnia, kiedy już byłam około 37 tygodniu ciąży, poszłam na KTG i parę dni wcześniej zaczęły mi bardzo swędzić dłonie tutaj, z tej strony i mój brzuszek. I zapytałam się tej kobiety, która właśnie robiła mi te KTG, się zapytałam, czy to jest normalne, bo brzuszek smaruje od samego początku ciąży i dlaczego tak bardzo swędzi, że dlaczego, czy na pewno nie powinno to być uczulenie. I się zapytałam, czy to jest normalne. I po tym, jak jej to powiedziałam, ona powiedziała, żebym poczekała na sali. Ona poszła do lekarza coś się poradzić i wróciła i powiedziała, że będę musiała już zostać w szpitalu. Okazało się, że miałam duże ciśnienie, rozpoczynał chyba się stan przedrzucawkowy. Miałam bardzo dużo rzeczy, zaczęło się niepokojących dziać ze mną. Moja wątroba wysiadała, moje nerki też wysiadały. Więc powiedzieli, że już będę musiała zostać w szpitalu i czy mam kogoś, kto by mógł przyjść, przywieźć moją torbę do szpitala, czy mam ją gotową. No i tak to się zaczęło. Zadzwoniłam do Grega, akurat on był w pracy, powiedziałam, że będzie musiał przywieźć mi torbę, bo będą wywoływać mi poród. I tak zostałam już w szpitalu, jak Greg już przyjechał, zaczęli mi wywoływać poród. Włożyli, ja dobrze nie pamiętam, czy to był żel, czy to był tampon. To nie było za przyjemne, było dość bolące i przez kolejne dwa dni moje rozwarcie w ogóle nie robiło progresu. Po pierwszym dniu miałam tylko chyba 2 cm rozwarcia. Byłam w okropnym bólu. Musiałam, brałam wszystkie możliwe znieczulenia. Pamiętam, jak brałam gaz, ale dalej miałam ból ogromny. I po tych dwóch dniach przyszli mi sprawdzić rozwarcie i powiedzieli mi, że będę zaraz rodzić. Ja byłam w szoku, bo te dwa ostatnie dni, to ja już nie wiedziałam, czy jest w ogóle dzień, czy noc. Po tych dwóch dniach, kiedy powiedzieli mi, że już będę rodziła, zapytali mnie, czy chcę epidural. Ja oczywiście powiedziałam, że tak, bo byłam w bardzo, bardzo złym stanie. Jeszcze wymiotowałam, pamiętam. No i zrobili mi ten epidural, czyli znieczulenie w kręgosłup. I przygotowali mnie do porodu. I jak przywieźli mnie już na tą salę porodową, pamiętam, spojrzałam tam na zegarek, była godzina 16:20, pamiętam ten zegarek tak dokładnie i pamiętam dużo ludzi na sali. Pamiętam, jak ciągle słuchałam tej położnej, tych lekarzy, co tam byli, co mam robić, bo pamiętam, jak mama powiedziała, pamiętaj, słuchaj, co ci każą robić i jak będziesz słuchała, co każą ci robić, to wszystko będzie dobrze. No i ja tak to zapamiętałam, tak to było to wszystko w mojej głowie i tak słuchałam, co mam robić, parłam, kiedy mi kazali, oddychałam, kiedy mi kazali,
ale coś było nie tak, i bo widziałam właśnie minę lekarza, że mówił, że ja chyba tak mówił do tych ludzi, co tam byli na tej sali razem z nim, że chyba będą musieli przygotować kleszcze, bo nie wydaje mi się, że dam rady wypchnąć dzidziusia. Jak ja to usłyszałam, od razu jakoś zebrałam wszystkie moje siły i pamiętam, jak zaczęłam przeć bardzo mocno i była godzina 16:40, czyli dokładnie 20 minut było tego całego parcia i dziedziuś wyszedł. I pamiętam ten moment, jak go wyjęli. Sebastian był taki fioletowy bardzo i w ogóle nie płakał, co zawsze pamiętałam, że dziedziusie powinny płakać od razu po urodzeniu. I nie płakał. I tak patrzyłam na Grega i się pytałam, czy wszystko jest dobrze, a widziałam panikę w oczach Grega i on mi tak nie odpowiadał. I to były te najdłuższe, najgorsze chwile, kiedy czekałam, żeby usłyszeć, że wszystko jest dobrze. Ja tak czekałam, taka byłam bardzo zdenerwowana, patrzyłam na Grega i mówię, powiedz, czy jest wszystko dobrze. I on tak nic mi nie odpowiadał i tylko mówię, poczekaj, zaraz się dowiemy, że... żeby się nie denerwować. No i nie wiem, ile to czasu minęło i usłyszałam płacz Sebastianka i od razu poczułam się lepiej, bo naprawdę panika była ogromna. Nie dali mi go tak od razu po tym, jak zapłakał, bo jeszcze go tam pobadali troszkę i po chwili przynieśli mi go i położyli tutaj i ja byłam już taka szczęśliwa, że wszystko było w porządku. Poleżał nie za długo, poleżał tak na mnie, ale poleżał i zabrali go tam z powrotem, żeby go zbadać do końca i sprawdzić, czy jest z nim wszystko dobrze. Ja w szpitalu zostałam kilka kolejnych dni, ponieważ były to święta wielkanocne. Chcieli mnie jeszcze dłużej zatrzymać, ponieważ był bank holiday, czyli to święto państwowe, gdzie wszystko jest zamknięte i chcieli mnie przetrzymać ze względu na mnie, nie na Sebastianka, ponieważ chcieli sprawdzić moją wątrobę nerki i chcieli zrobić skan, a którego nie mogli zrobić w czasie świąt i chcieli, żebym została. Jednak ja nie bardzo chciałam tam zostać i chciałam jak najszybciej wrócić do domu. Więc zgodzili się, żebym wróciła do domu, ale miałam wrócić w następnym tygodniu na ten skan. I ja wróciłam na ten skan, wątroby i nerek, wszystko było w porządku. I tak zakończyło się wszystko, dziedziuś był zdrowy, ja byłam też zdrowa, więc u mnie wszystko bardzo dobrze się powiodło dla nas obu. U mnie cała ciąża była bardzo dobra. Nie miałam żadnych komplikacji, nie miałam cukrzycy, sprawdzali mi ją 3 razy, wszystko było w porządku, aż do 37 tygodnia, nie, do 36 tygodnia, kiedy poszłam na ten skan taki rutynowy i okazało się, że mam za dużo wód płodowych i moja pępowina nie działała w 100%, dlatego zdecydowali się, że będą wywoływać mi poród. Ja jeszcze przed decyzją o wywołaniu porodu musiałam wrócić do szpitala, żeby zobaczyć, czy moje wody wzrosły. No i trochę wzrosły, ale i tak zdecydowali się, że wywołają poród ze względu na moją pępowinę. I tak musiałam stawić się w 37 tygodniu do szpitala, gdzie sprawdzili pozycję dziedziusia, okazało się, że nie jest w odpowiedniej pozycji, sprawdzali mi chyba ze 3 razy w ten dzień i na koniec powiedzieli, że mam do wyboru, żebym dziedziuś mógł być ułożony. Ja byłam święcie przekonana, że mój dziedziuś, nawet jak spróbuję go ułożyć, nie zostanie w tej pozycji, co powinien, bo moja niunia bardzo się wierciła w brzuszku, cały czas zmieniała pozycję, nie zostawała w ogóle w pozycji tej, co powinna być. I widać po minie lekarza i położnych, że lepiej byłoby dla mnie, żeby zrobić cesarskie cięcie. To był dla mnie duży szok, byłam bardzo zestresowana, szczególnie dlatego, że ja nie byłam przygotowana na cesarskie cięcie, w ogóle mentalnie nie byłam przygotowana,
ale wiedziałam, że to będzie najlepsza decyzja, że powinnam się zgodzić na cesarskie cięcie, ponieważ było to najbezpieczniejsze i dla mnie, i dla dziedziusia, ponieważ jak dziedziuś jest w złej pozycji, od razu komplikuje cały poród i jest bardzo niebezpieczne dla mamy, jak i dla maleństwa. Dlatego zdecydowałam się na cesarskie cięcie. Była około godziny 7 w czwartek, kiedy zaczęli przygotowywać mnie do cesarskiego cięcia. Zrobili badania krwi i znowu sprawdzali wszystko. A jeszcze te badania, które miałam, żeby sprawdzić pozycję dziedziusia, były okropne, były bardzo bolesne. Ja już byłam bardzo zmęczona na koniec dnia, dlatego bałam się bardzo też tego cesarskiego cięcia, jak ja sobie z tym poradzę, przecież ja już nie mam siły w ogóle na nic. Zapytałam właśnie jednej z położnych, ile to wszystko będzie trwało. Ona powiedziała, że około godziny, więc ja w ogóle nie miałam pojęcia, ile cesarka trwa. Myślałam, że to jest kilka godzin, a okazało się, że to bardzo szybciutko. Ja byłam jeszcze w stanie, żeby iść na tą salę, gdzie robią znieczulenie. I tam właśnie zaprowadzili mnie, ja byłam już przebrana, Greg był też przebrany, do tego partner mój był, czyli Greg, mój mąż, mógł być ze mną. W naturalnym porodzie, nie wspomniałam tego wcześniej, też był cały czas ze mną, od samego początku, od wywołania do samego końca. Jedynie musiał wrócić do domu, jak już dziedziuś był urodzony. W cesarskim cięciu przez koronawirus nie było to możliwe. Mógł przyjść dopiero wtedy, jak zdecydowali, że będą robić mi cesarskie cięcie, więc on był jak najszybciej, chyba trwało to z 20-15 minut, dobrze nie pamiętam, ale około tyle czasu. I przygotowali mnie właśnie na te cesarskie cięcie. Ja poszłam na tą salę, zrobili mi epidural, czyli zrobili mi znieczulenie w kręgosłup, bardzo, taką bardzo cieniutką igiełką. Znieczulenie działa od razu po kilku minutach. Wtedy położyli mnie, bo znieczulenie robi się na siedząco, trzeba tak się zgiąć i oni tam wbijają tą igiełkę, nogi zwisają z łóżka. Greg trzymał moje nogi i w pierwszej ciąży i w drugiej przy znieczuleniu, bo bardzo się trzęsłam. Ułożyli mnie na tym łóżku, na tym co robili znieczulenie, ułożyli mnie do porodu i wtedy to wszystko się zaczęło. Sprawdzili, czy na pewno znieczulenie działa i tak to się zaczęło. Po około, ja nie wiem czy to było 10-15 minut, jak wyjęli już dziedziusia, to było tak szybko, że nie mogłam uwierzyć, że tak szybko zobaczyłam dziedziusia po tym cesarskim cięciu. Najdłużej trwało, kiedy mnie zszywali. To był bardzo szybki proces. Byłam bardzo zdziwiona, ale był bardzo nieprzyjemny. I jej płacz usłyszałam od razu. Chcieli mi ją dać bardzo szybko po tym, jak ją wyjęli, ale to było bardzo smutne, ale ja nie byłam w stanie jej trzymać. Ja po prostu cała się trzęsłam. I powiedziałam, czy by mogli dać dla Grega najpierw, bo po prostu ja nie byłam w stanie jej trzymać. Bałam się, że ją upuszczą czy coś. Ale jak on już ją potrzymał, oni położyli mi ją tutaj. Nie było to takie same jak przy pierwszym porodzie, gdzie położyli mi tutaj ją na gołe ciałko. Tutaj była owinięta w ręczniku i tylko tak ją przystawili tutaj. To było takie jedno z minusowych tych rzeczy przy cesarskim cięciu. Więc Sebastian przy naturalnym porodzie, ja pamiętam jak go wyjęli, był bardzo siny. Jego kształt głowy był inny, był zmieniony, ponieważ on był w kanale rodnym chyba zbyt długo i tutaj jego główka była zniekształcona w tym właśnie miejscu. Miał taki jakby bąbel, nie wiem jak to nazwać, takie jakby napuchnięte i to było takie mięciutkie bardzo. I to on miał przez kolejne kilka miesięcy. Główka oczywiście przybrała normalny kształt, ale zajęło to dość sporo czasu, dobre kilka miesięcy. Natomiast Augustyna miała bardzo ładny kolor, była różowiutka, nie była wymęczona tak jak Sebastian. Sebastian był naprawdę wymęczony. Augustyna nie była, widać po niej, była bardzo taka spokojna. Wszystko było z nią w porządku. Główka była idealna, kształt idealny. Nie miała żadnych znaków na ciele. Sebastian chyba miał gdzieś, jak pamiętam, tutaj z tyłu jeszcze miał taki jakby siniak troszkę z tyłu na szyjce, a Augustyna po prostu nie miała nic. Była tak idealna. Nie miała żadnych zniekształceń, siniaków czy bruzd.
Po naturalnym porodzie, jak przystawili mi Sebastianka do piersi, on od razu wiedział, co ma robić, od razu przystał do piersi, od razu jadł. Ja miałam chyba pokarm bardzo szybko, natomiast po cesarskim cięciu my mieliśmy troszkę problemów w pierwszych dniach. Augustyna przyssała się, ale nie tak dobrze jak Sebastian, do piersi. Trwało to kilka dni, musieli mi jeszcze pokazać położne. Po tych wizytach wszystkich po szpitalu pokazało mi, co mam robić, żeby jeszcze pobudzić, żeby mieć pokarm, bo chyba za wiele też go nie było. I właśnie po cesarskim cięciu reguluje się chyba około 3 dni, że zajmuje to dłużej niż po naturalnym porodzie. Po cesarskim cięciu dalej próbować, nie poddawać się skarmieniem. W moim przypadku, nie mówię, że we wszystkich przypadkach, ale w moim przypadku ja nie poddałam się i pokarm się pojawił i zaczęłam również pić herbatki, które pomogły również w laktacji. Powrót do aktywności. Ja czułam się o wiele, wiele lepiej po naturalnym porodzie, o wiele szybciej doszłam do siebie. Nawet w pierwszych dniach, pamiętam, nawet od razu po porodzie moja siostra przyszła mnie odwiedzić, bo się spóźniła na poród, chyba kilka minut tylko. I ja po porodzie od razu siedziałam, znaczy nie tak wygodnie, tak jak normalnie, ale od razu siedziałam, się śmiałam, nie miałam aż takiego bólu jak po cesarskim cięciu. Nawet jak spojrzałam na zdjęcia, ja byłam uśmiechnięta na wszystkich, siedziałam, zmieniałam pozycję bez problemu. A po cesarskim cięciu pierwsze 2 tygodnie były dla mnie okropne, były bardzo bolesne. Nie byłam w stanie w pierwszym tygodniu wiele rzeczy sama robić, nawet usiąść. Musiałam prosić o pomoc Sebastiana i Grega. Nawet pójście do ubikacji to było naprawdę ogromna trudność. A już o śmianiu, kichaniu czy kaszleniu nie było mowy. Musiałam bardzo się powstrzymywać. Pamiętam, jak w pierwszych dniach coś Greg śmiesznego powiedział i ja po prostu płakałam i się śmiałam i z bólu, i z tego żartu, co powiedział, i od tamtej pory wiedział, że nie może mnie rozśmieszać, bo po prostu miałam łzy w oczach, łzy mi leciały. Było po prostu okropnie, więc powrót do siebie trwał o wiele, wiele dłużej. Teraz ja jestem w 5. tygodniu, czuję się o wiele lepiej. Powiedziałabym, w 4. tygodniu czułam się o wiele lepiej, w tym tygodniu troszkę ból mi powrócił, ale nie jest on taki nie do zniesienia, bo dalej mogę się poruszać, mogę wszystko robić. Takie to różnice pomiędzy tymi dwoma porodami. Tak jakbym miała porównać te dwa porody, ja osobiście na pewno nie zdecydowałabym się na cesarskie cięcie. Wiem, że ten proces trwa tylko godzinkę czy półtorej, a mój poród naturalny trwał około 2 dni. Ja i tak bym zdecydowała się na naturalny poród. Oczywiście u mnie cesarskie cięcie było tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ pozycja dzieciusia była nieodpowiednia, więc to było najbezpieczniejsze. Oczywiście zawsze bym decydowała się na najbezpieczniejsze wyjście. Tak jak u mnie w drugim przypadku było cesarskie cięcie, ale jakbym miała wybierać, bo w Wielkiej Brytanii kobiety mogą decydować się na cesarskie cięcie, nie muszą mieć żadnego przeciwwskazania do porodu naturalnego. Mogą po prostu powiedzieć, że chcą mieć cesarskie cięcie. Oczywiście tutaj lekarze i położne próbują cię namówić, żeby mieć poród naturalny. Ja osobiście bym na pewno nie zdecydowała się na to. Na ten cały proces, na powracanie do siebie. Przy cesarskim cięciu kobieta jest jakby poza tym wszystkim, po prostu tam leży. Nie musi przeć, nie musi się męczyć, nie ma skurczy. W moim przypadku po cesarskim cięciu ja miałam bardzo silne skurcze macicy. Zaraz, chyba to było na drugi dzień już po cesarskim cięciu, które były bardzo mocne i bolące. Dlatego ja zdecydowałam się zostać dłużej w szpitalu i wtedy mogli dawać mi morfinę. Jakbym zdecydowała się już iść do domu od razu, tak jakby na drugi dzień, po 24 godzinach, oni by mi nie przepisali morfiny, więc musiałabym być tylko na paracetamolu i ibuprofenie, a one mi w ogóle nie pomagały, dlatego przez te skurcze macicy ja zostałam w szpitalu.
Poza tym tulenie po porodzie naturalnym od razu, jak wszystko jest w porządku, oczywiście od razu wkładał dzidziusia tutaj na klatkę piersiową. A przy cesarskim cięciu ja nie byłam nawet w stanie trzymać, już nie mówię o kładzeniu tutaj, ale trzymać tak po prostu koło siebie, ja nie byłam w stanie. Dopiero jak już przenieśli mnie na drugą salę, gdzie już byłam już w takim lepszym stanie, dopiero mi położyli. Więc tu też jest możliwość, tylko nie tak od razu, tak jak przy porodzie naturalnym. Poza tym karmienie piersią u mnie przy porodzie naturalnym od razu było bez problemu. Przy cesarce pierwsze kilka dni było trochę problemowe, tak jak mówiłam wcześniej. Musiałam uzyskać troszkę pomocy od położnych i przy wizytach. No ale po jakimś tam czasie wszystko się uregulowało i wszystko jest w porządku. Augustynka przybrała z powrotem na wadze. Nie wspominałam może wcześniej, że Augustyna traciła dość sporo na wadze, więcej niż 8%. U Sebastiana nie było w ogóle tego problemu, on przybierał na wadze coraz więcej, był taki dość chubby baby, ale taki zdrowy, fajny dzidziuś był. No, u Augustyny musieliśmy to nadrobić. No i chyba ostatnie porównanie to dochodzenie do siebie. Oczywiście ja doszłam bardzo szybko do siebie po naturalnym porodzie, a po cesarskim cięciu jeszcze jestem w piątym tygodniu po cesarskim cięciu i dalej dochodzę do siebie. A aktywność fizyczna, powiedział mi lekarz, że będę dopiero mogła robić po upływie około 3 miesięcy, więc będę musiała trochę poczekać na to wszystko. Po naturalnym porodzie bardzo szybko mogłam i ćwiczyć, i chodzić na siłownię. To takie porównanie moich dwóch porodów. Tak na zakończenie, ja oczywiście zawsze bym zdecydowała się na to, co jest najbezpieczniejsze dla mnie i na dziedziusia. Tak jak na cesarskie cięcie, zdecydowałam się na nie, ponieważ to była najbezpieczniejsza opcja dla nas. Zakończyło się szczęśliwie i dla mnie, i dla córeczki. Tak samo i w naturalnym porodzie, ale tak jakbym mogła wybierać przy moich porodach, zawsze decydowałabym się na naturalny, jeżeli to by było tylko możliwe i bezpieczne dla nas obojga. I to będzie już tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że spodobał Wam się filmik. Jak tak, to proszę o kciuk do góry, jakbyście chcieli zostać na dłużej. Ja próbuję wprowadzać filmiki 3 razy w tygodniu, więc jeśli chcecie zostać na dłużej, proszę o subskrypcję. I do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!